Pamiętacie widzowie ostatnie nasze wybuchy w stronę Sonika, te pułapki na TNT? Słuchajcie, bo ten Sonik zleciał i on się na mnie obraził. Gdzieś poszedł i nie mogę go znaleźć. Jestem tutaj w jadalni, znaczy o tutaj jest jadalnia. Zjadłem sobie obiadek i dzisiaj postanowiłem, że go poszukam. Ja wychodzę go szukać, a wy naciśnijcie łapeczkę do góry, właśnie tutaj na dole jest. Możecie ją kliknąć, będzie super, będę się cieszył. Dobijmy tutaj 2000, zrobię coś specjalnego dla Was na następny odcinek, a my wychodzimy. Tutaj, tędy idziemy. Teraz, Sonika, poszukać sobie. Wyjdziemy, gdzieś on na wiosnę tutaj na pewno jest. No, nie wiem. Krzyknijmy, może do niego. Soniku, Soniku, słyszysz mnie? Jesteś gdzieś tutaj? E, on mnie chyba nie słyszy, bo już próbowałem e, przed chwilą tutaj pokrzyczeć po niego. Nigdzie go nie spotkałem. Nigdzie do mnie nie przyszedł. Musimy pochodzić po domkach, bo on może spać zmęczony. Ewentualnie coś robić. Zobaczmy, tutaj w tym więzieniu, w tym więzieniu. Tu na razie nikogo nie ma. Nie widzę. Mamy tutaj sześć łóżek. E, i w ostatnim jest, nie ma go, ale widzę tutaj subskrypcję czerwoną, którą możecie nacisnąć właśnie. O tak jak ja w tego Bedroka naciskam. Tak Wy możecie tą subskrypcję wcisnąć, dobijamy 100 tysięcy, a na 100 tysięcy szykuję dla Was super niespodziankę. I nie ukrywam, żeby mi było niezmiernie miło, jakbyście ją wcisnęli. Dobra, tutaj Sonika nie ma, idę na dwór, wychodzę, idziemy do kolejnego jakiegoś pomieszczenia. Gdzieś go tutaj musimy znaleźć. Nie wiem, wejdę tutaj jest kino. W kinie nie widzę, żeby on był. Rozejrzyjmy się na na prawo i na lewo. Nie, tutaj go nie ma. A w tutaj w tej sali, w tej sali też go nie ma. Ok, wychodzimy z tego pomieszczenia. Mamy już dwa pomieszczenia ogarnięte. W sumie do trzy, bo tutaj też już byłem. A jeszcze w łazience nie patrzyłem. Wejdźmy do łazienki tak na szybciora. E, tutaj sprawdźmy, czy on gdzieś jest, może się kąpie. Nie, nigdzie go nie widzę, albo zapukam jeszcze. Halo, halo? Dzień dobry, panie Soniku, jest pan tutaj? Nic nie odpowiada, nic nie słychać, nikogo tutaj nie ma. Okej, okay, dobra, wychodzimy. Tu jest pusto, to pomieszczenie jest puste. Idziemy dalej, bo ten Sonic się na mnie obraził. A wiecie co? Ja go trochę w sumie polubiłem, bo mi się teraz nudzi, on by mnie zabrał gdzieś. Chociażby na tą mapę tamtą, wiecie gdzie tam jest i bym sobie poskakał jeszcze. Tylko Sonika nie ma, a ja niezbyt pamiętam, w którą stronę to się szło. Idę jeszcze zobaczyć do tego pomieszczenia. Hop, otwieramy, tu jest pusto, tutaj nikogo nie ma. Idziemy do góry po schodach. Wchodzimy, wchodzimy. I Soniku, jesteś tu? Nie, tutaj nic nie ma, tylko się pali coś, ale jakieś dziwne, zbugowane. Przecież dywan ten się nie pali, ale jakaś góra się pali. Dobra, zostawiam, to to się chyba nie rozpali. Nie spali się ten domek, a chociaż jakby się spalił, to najwyżej. Ten, ten domek i tak jest ceglasty, to on dużo nie powinien tutaj się spalić. Jedynie co to w środku zostawiam ten ogień z pokoju i idę dalej. Tutaj mamy ten wybieg dla tych złodziei, czy dla kogo to było już nie pamiętam co Sonik mówił, ale tutaj też go nie ma. Ok, wychodzimy do następnego pomieszczenia. Idźmy, a następne pomieszczenie jest tutaj. Musimy. Przejść przez ten tor przeszkód. Ej, on na pewno jest w swoim domu. Tak myślę, ale nie wiem. No zo, zobaczmy, pójdźmy tędy. Posprawdzajmy we wszystkich domkach. Soniku, Soniku, słyszysz mnie? Jesteś tutaj gdzieś? Nic mi nie odpowiada, więc idziemy. Będziemy go szukać. Musimy go znaleźć i w końcu pogodzić się z nim, bo trochę się obraził. W sumie to mu się nie dziwię, bo to, z tą pułapką to przesadziłem. Skaczemy tutaj na dół. Okej, okay, skoczyłem. Ale mi serduszek zebrało. Ała! Oh, wow. Musimy coś zjeść na szybko. Weźmiemy sobie e, pieczonego kurczaka, bo nic innego nie mamy. Przamiemy sobie na szybciutko. Tylko serduszka się coś nie ładują. I jeszcze sobie zjemy. I teraz załadowały się. Dobra, idziemy teraz dalej. Mamy tu kolejny domek. Sprawdźmy, czy on tutaj może w tym domku się schował. Nie wiem. Zobaczmy szybko. Cyk, cyk. Nie ma nikogo. Wychodzimy jak najszybciej. O, i idziemy po tym torze przeszkód aż do tamtego jego domku. W sumie jeszcze do tego zajrzymy, bo gdzieś on musi być, ale żeby on aż tak się obraził na mnie, żeby się do mnie nie odzywał. W ogóle, przy okazji, to Smajsloa tutaj szukam, tylko on gdzieś go zabrał, mi się wydaje, że w inne miejsce. Smyslow jest gdzieś w innym miejscu i nic mi o tym nie wiadomo w sumie. Tak chodzę po wszystkich pomieszczeniach, to nigdzie go nie widzę, chyba go tutaj nie ma. Skaczemy sobie na trampolinie. O, dobra, przestajemy skakać, wchodzimy sobie, wchodzimy do tego domku, zobaczymy, czy to on tutaj gdzieś jest. Nie, nic nie widzę. Okej, okay, tu w tym domku go nie ma, idziemy teraz do jego domku. A żeby się dostać do jego domku, to musimy wejść do góry. Góry tutaj przeskoczymy. Sobie jeszcze lawę musimy przeskoczyć, i wchodzimy tutaj do góry. Zjedziemy sobie na wagoniku. Ciekawe, czy on nie zabrał wszystkich wagoników, ale nie. Tu w tej skrzynce było bardzo, bardzo dużo. Na pewno jakieś się zostały. Wchodzimy, wchodzimy i weszliśmy do góry. Biorę sobie wagonik jeden. Tak na pasek przekładam. Czekajcie, jeszcze kurczaka sobie przełożę, bo nie lubię mieć tutaj nic na pierwszym staku. I sobie kładziemy wagonik, wsiadamy i jedziemy. Ahoj, przygoda! Dawaj, dawaj, Sebek, ale elegancko Lecimy sobie, tutaj Tak, 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 ale szybko, fajne, fajna ta kolejka Podoba mi się ona Spójrzmy przez okno, damy radę zobaczyć przez okno Nie, nie widzę nic, nie widzę Okej, okay, schodzę, dlaczego tu jest wagonik Czyżby Sonic tutaj przyjechał Uuuu, on tutaj musi być. Jeszcze drzwi są otwarte. Ej, tu musi być Sonic gdzieś. Soniku, gdzie się schowałeś? Ja chcę się z tobą pogodzić w końcu. Może w tej skrzynce jesteś? Nie, ta skrzynia jest pusta. Gdzieś on tu się schował. Może między ubraniami? Widzicie go gdzieś? Chyba, że widzieliście go po drodze, to dajcie mi znać w komentarzu koniecznie. Czy go widzieliście? Ja sobie obejrzę się w lustrze, ja siebie widzę, ale Sonika tutaj nigdzie nie widzę. No cóż, szukajmy dalej. Tu jest kolejna skrzynia. W tej skrzyni ja widzę już że go nie ma. Ja nawet jej nie będę otwierał, go nie ma. Wewannie też nie. On no, no, nie mógł ten Sonic zniknąć, wyparować. Tu są kolejne lustra, też ich nie widzę. Też nie widzę tutaj Sonika. Mamy jeszcze kamery, tylko nie wiem, gdzie on ma monitoring od tego, bo bym sobie przejrzał dookoła i ciekawe, czy bym go zobaczył gdzieś tu. No nie ma go tutaj, nie ma go tutaj. Gdzie ja mógłbym go jeszcze zobaczyć? Może gdzieś tutaj pod wodą sobie pływa? Nie, chociaż wątpię, wątpię. Nie, nawet nie będę szedł, bo Sonik nie jest taki jakiś e, niemądry, nie żeby tutaj sobie pływać. Ja wychodzę stąd, tutaj w ogóle jest jeszcze furtka otwarta, ale Sonik tak nigdy nie robi. On zawsze po sobie zamyka, czy to. Drzwi, czy furtki, no wszystko, tak jak ja właśnie zamknąłem tą furtkę. Ej, nie wiem, może wyszedł z tego. Idźmy zobaczyć, czy nie zamurował mi tych drzwi na zewnątrz, co się wychodzi. Jeżeli nie, no to jest ogólnie w porządku z Sonikiem. A jeżeli zamurował, no to nie będę już go dalej szukał. Idziemy, idziemy i teraz skaczemy. Hop! I daliśmy radę, przeskoczyliśmy. Nie, nie przeskoczyliśmy, ale okej. Okay. Wyszliśmy i teraz szybko jemy, 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 żeby mnie nie zabiło tutaj przez przypadek. Dobra, regeneruje nam się serduszka, jest wszystko okay? Eee, chyba ok? Chyba nie jest okej. Okay. Chyba nie jest okej. Ja się dalej palę, ja się dalej palę. O nie! Dobra. Ło, widzieliście na pół serduszka przeżyłem, dałem radę, ale jestem kozak. Bo, oh, wkrótce dobrze że się udało. Nie chciałbym tutaj zginąć. Okej, okay, teraz musimy się wdostać, tutaj, na tą trampolinę. Hop i hop, dobra, dałem radę. Wychodzę stąd. Jak najszybciej. Siop, siop. Tylko muszę uważać, żeby nie wpaść do lawy. Ja już jedzonka nie mam. E, zaraz coś poszukamy, zaraz coś znajdziemy tu gdzieś. Skrzyneczki są z jedzeniem, ale na razie mi nie jest potrzebne. Idę zobaczyć, poszukać, bo bardzo mnie ciekawi, gdzie ten Sonic tutaj poszedł. Ja się trochę martwię o niego, bo jakby nie było, to jest trochę kolega, nie? Nie mówiłem kiedyś, że nie chciałbym takiego kolegi, ale jest dobry kolega. Nawet spójrzcie, nie zamurował mi drzwi, czyli nie wiem, mogę sobie uciec od niego czy coś, ale ja nie chcę od niego uciekać, o mnie źle nie traktuję, tylko nie mogę go przekonać, żeby mi brata pokazał. Mamy tu tabliczkę, ta tabliczka chyba stara jest, czy co na niej pisze. Pomocy goni mnie. Ej! To nie jest stare Ta, takiej tabliczki nigdy tutaj nie widziałem jak szedłem to tu była jakaś tabliczka kiedyś ale ja, z jakimś innym napisem już nie pamiętam co ale pomocy goni mnie czyżby to Sonic napisał nie to, to jest chyba niemożliwe jak to Sonic żeby potrzebował pomocy przecież on jest taki szybki to jest niemożliwe gdzie to ktoś mnie prankuje czyżby to Smayles no. Smayles no. jesteś tu przyznaj się że to ty napisałeś tą tabliczkę gdzie jesteś Smay Halo, e, mamy jakąś kolejną tabliczkę. To ja, Sonik. E, to Soniku, to ty potrzebujesz pomocy? Co się tobie stało? Halo, Soniku, gdzie jesteś? Halo, słyszysz mnie? To ja, Sebek, ja ci pomogę, co? W czym mam ci pomóc? Potrzebuję pomocy. Jak to? Gdzie ty jesteś? Co ci się stało, że ty potrzebujesz pomocy? Czyżbyś poszedł w tamtą stronę? Wiecie co? Mi się teraz przypomniało, że jak szliśmy tam cały czas prosto, to tam jest ten tor przeszkód Sonika. Czyżby on tam potrzebował pomocy? Czyżby on tam poszedł? Nie wiem, idźmy w tą stronę. Ale coś mi się to wszystko dziwne wydaje. Co by załat mogło załatwić Sonika? Mamy kolejną tabliczkę, już ją widzę. Eee, co tutaj pisze? To coś mnie goni. O nie. Czyżby mnie też goniło? Co go goniło? Jak to, Sonika? Przecież Sonika bardzo ciężko dogonić. To jest niemożliwe, żeby ktoś go gonił. Czyżby Sonik mnie prankował, czy Smajslow? Trochę polubiłem tego Sonika, więc idę mu pomóc. Idę zobaczyć na ten jego tor przeszkód. Czyżby on tutaj był, gdzieś mi się tu schował? O mamy widać z daleka tor przeszkód. Jego tam jest, widzicie? Tam się zaczyna. Dobra, muszę iść biegnąć w tamtym kierunku. I widzicie, mam dobrą pamięć, nie zawodzi mnie, bo ja wiem, gdzie jest ten tor przeszkód Sonika. Pójdźmy po tych śladach tutaj. E, znaczy, śladach, no, w, po tym piasku całym, dobra, idziemy, idziemy tutaj, przeskakujemy do jego toru przeszkód i zobaczymy, czy gdzieś on tutaj jest. Może go to zabolało, że ja ostatnio powiedziałem mu, że mi się ten tor nie podoba. On mi się tak naprawdę podoba, wiecie? E, tutaj mamy jeszcze owcę, jakąś pływającą. Dziwna ta owca. Owieczko, wy nie możesz wyjść, pomóc ci jakoś? Zaraz ci pomogę, tylko znajdę na szybko z y, Sonika, który gdzieś tutaj musi być, skoro on potrzebował pomocy, on nie. Nie mógł stąd nigdzie się ruszyć. Ok, wchodzimy po schodach szybciutko. Tutaj jesteśmy. Ej, ale to nie był ten start. Ten start jest tam. A czekajcie, tutaj mam wybudowane. Tak, muszę tędy iść. Ej, albo przeskoczę, tędy tutaj. Co tu jest w skrzyneczce? Co tutaj mamy? Wow, mamy złote jabłka! Ej, przyda to mi się, bo jestem bardzo głodny, zaraz mi życia, by nie, nie miałbym życia. Zjemy sobie na szybko jabłuszka. Tyle, mamy 64. Wow, tyle jeszcze nie miałem. Ok, odkładamy. Jeszcze 61 jabłek zostało, więc w razie W sonikowi oddam. A ja sobie tutaj przeskakuję, przeskakuję. Idziemy w tamtą stronę na start. Zaczniemy od startu i zobaczymy, czy ja go gdzieś tutaj będę widział. Mam nadzieję, że tak. No, Chciałbym tego Sonika odnaleźć. Żeby mu się żadna krzywda nie stała. Wchodzimy sobie elegancko. Dobra, weszliśmy. Jesteśmy na przystarcie. Tutaj się zaczyna, właśnie. O tak. I nie wiem, iść w tą stronę, w tamtą mamy kolejną skrzyneczkę, jakąś. Zobaczmy, co w niej jest. A tutaj są tylko książki. A, a to jest tak skrzyneczka, już pamiętam ją. Dobra, idziemy najpierw w tą stronę. Zobaczmy, będziemy przechodzić po rundzie kolejnej i gdzieś on tutaj musi być. Ja będę krzyczał głośno, żeby on mnie usłyszał. Może naprawia te pułapki. Ej, to tak te? Może być. Hop, przeskakujemy tutaj. Hop, jeszcze raz. Soniku, Soniku, słuchaj, ja idę, to ja sebek, ja chcę się pogodzić z tobą. Słyszysz? Sonik. Ej, tutaj nie przejdziemy. Nie chce mi się do wody znowu wskakiwać. Z Zobaczymy tak z lornetki. Popatrzymy dookoła, czy on gdzieś jest. Nigdzie go nie widzę. Cofnijmy się. Zobaczmy, bo tutaj nie przejdę. Tam mamy wodę i bym musiał skakać przez tą wodę. A ja wolę obejść jakoś na łatwiznę. Polecimy, że przejdziemy po tych bloczkach tutaj i dookoła to obejdziemy. Tam jest to takie obejście. Ja wcześniej widziałem, nie pokazywałem wam, ale tam jest takie obejście. Idźmy tym obejściem i poszukajmy tego Sonika. Ja przy okazji będę krzyczał za nim. Yy, Soniku, chodź tu. Mam karmę dla ciebie. Dobra, żartuję, nie mam karmy dla ciebie, ale no chcę ciebie odnaleźć w końcu. Nie wiem, rozglądajcie się, może gdzieś tutaj na, pod wodą sobie pływa. To jest niemożliwe, żeby on pływał, bo on nie lubi pływać za bardzo. Zobaczmy tak w oddaleniu sobie tam na to morze nic nie widzę, o widzicie? To mamy obejście takie dookoła, tego wam jeszcze nie pokazywałem. I co chwilę będziemy się rozglądać. No, gdzieś ten Sonic musi tutaj być schowany. Jakby nie było, no nie zatopił się nigdzie, co nie? Patrzmy się tutaj, 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 nigdzie go nie widzę, no rozglądam się na prawo i na lewo, tam jedna owieczka tam jest, cały czas się topi, chyba go nie znajdę, wiecie, idę tej owieczce y, pomóc tutaj, o, tu jest druga, ej, ona też chce, żebym jej pomógł, nie wiem, no chyba idę pomóc tej owieczce, ej, widzę, widzę, widzę. Tam jest Sonik! Soniku, co ty tam robisz? Słyszysz mnie? Przyjdź do mnie, halo! To stoi tam przy drzewie, biedny. O nie, ja już idę do ciebie, poczekaj Soniku, ja już idę, nie ruszaj się! Nigdzie, już biegnę do ciebie, biegnę, biegnę, biegniemy. Hop, do wody skakujemy. Idę jeszcze tej owieczce szybko pomóc, żeby ona też nie zginęła, bo bardzo mi jej szkoda. Szybko podejdźmy do tej owieczki, dajmy jej, wybudujmy coś, żeby mogła wyjść stamtąd. I idziemy szybko do Sonika. Musimy zapytać się, co się stało, dlaczego on się obraził, ja nie chcę, żeby on się gniewał na mnie, ej, opadam w dół cały czas, dobra, owieczko, podstawiam ci tutaj, elegancko możesz już sobie wyjść, tak, eee, tu, 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 tu podstawimy, o nie, 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 nie. tak miało być, okej, okay. zrobimy coś takiego i coś takiego, to rozłupiemy tu, hop, 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 Rozłupaliśmy, stawiamy tu Dirta. Owieczko, wychodź szybko, czym prędzej, czym prędzej, muszę cię chyba. O, dobra, wyszła, zobaczcie, uratowaliśmy tutaj ładną owieczkę. Podziękuj. Zobaczcie, jak mi ładnie dziękuję, zabeczała. No proszę, proszę, owieczko. Słuchaj, bo jeszcze jedna osoba ode mnie pomocy potrzebuje, wiesz? Ja muszę zmykać, właśnie idę do sonika, który tam stoi, jeszcze stoi. Ej, nie widzę go. Czyżby on mi się schował? O nie. No, Sonik mi zniknął? Czy go nie ma tam? Szybko podpójmy, zobaczmy, czy, co on tam robi. Płyń, płyń, Sebek, szybko, szybko, pod wodę, pod wodę. O tak, płyniemy, płyniemy, go, 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 go. Sebek, Sebek, dawaj, dawaj, dawaj. Soniku, już idę do ciebie, nie oddalaj się ode mnie. O nie, stoi tam, zobaczcie, stoi, widzę go, widzę skrawek jego. Okej, okay, wchodzimy, jesteśmy coraz bliżej jego. Soniku, słuchaj, nie obrażaj się na mnie. Dlaczego tu jesteś? Wkurzyłeś się na mnie? Chodź tu, Soniku, ja nic ci nie chciałem zrobić. Ej, ale co ci się stało? Czy ty zachorowałeś? Soniku, odezwij się! Ruszysz się, może co? Soniku, dlaczego ty masz tyle plamek? Co ci się stało? Ej, widzowie, co się stało Sonikowi? Widzicie go? tam stoi za mną, jest cały w czerwonych plamkach, ja takich plamek nie mam, nic mi nie jest aż się przestraszyłem, musiałem zobaczyć na siebie Ej, jak myślicie, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu co mu się mogło stać, jak mu poprawić ten humor, on się do mnie nie odzywa ani się nie rusza, nie wiem co zrobić, i teraz możecie wbić do mnie na instagramka, tu wam się wyświetla tam mnie zaobserwować, za niedługo będą tam jakieś zdjęcia i filmiki, a po prawej stronie macie mój kanał drugi kanał, na którym coś nagrywam Możecie wbić, sprawdzić co nagrywam, zostawić lajka, like suba. Serdecznie Was zapraszam. Myślę, że te filmiki Wam się spodobają. A ten odcineczek już się kończy. Co nie Soniku? Weź pozdrów widzów i powiedz, że wyzdrowiejesz. On nie jest jakiś w humorze. Dobra, ten odcinek już się już kończy. Na 3, 2, 1. Na razie.